Wielu mieszkańców Leszna mimo przedświątecznej gonitwy zdecydowało się odwiedzić dziedziniec Radia Elka, przy którym zorganizowano świąteczny wieczór dobroczynny. A co pani najbardziej zasmakowało? Kurczę, ciężko powiedzieć. Bigos. Nie, Bigos był super. Każdy obecny mógł na żywo na antenie radia złożyć życzenia świąteczne swoim bliskim, skosztować pysznych świątecznych potraw oraz wspomóc zbiórkę pieniędzy dla niepełnosprawnych organizowaną przez PCK. Co za smakołyki tutaj macie? Ja tutaj serwuję babeczki kawowo-chałwowe albo kokosowo-malinowe. Chociaż te kokosowo-malinowe już się rozeszły, że tak powiem. I ludzie chętnie przychodzą? Chętnie, właśnie jesteśmy w szoku, bo o tej godzinie, a już prawie wszystko się rozeszło. Sporym zainteresowaniem cieszyły się też pokazy laserowe zorganizowane przez firmę Visual Sensation. Spodziewałem się takiego widowiska. Bo bardzo mi się podobało. Wszyscy, którzy przekonali się, jak znakomitymi kucharzami są pracownicy Radia Elka, już dzisiaj marzą o tym, aby spróbować kolejnych przysmaków przygotowanych przez leszczyńskich radiowców.